Cześć, tu Kalina i moim dzisiejszym gościem jest ponownie Krystian Madej z kanału De Kancelaria. Krystian, witam Cię bardzo serdecznie. Opowiedz coś o sobie w dwóch lub trzech krótkich zdaniach i czym zajmujesz się w Niemczech? Witam Cię również, Kalino, witam wszystkich nas oglądających, witam Was. W Niemczech zajmuję się właśnie doradztwem finansowym i fokusujemy się tak naprawdę na czterech rzeczach. Oszczędności podatkowe, mnożenie kapitału, zabezpieczenie dochodu i chcąc, nie chcąc, rynek polski właśnie w Niemczech zmotywował nas bardzo do tego, żeby zająć się tematem ubezpieczeń zdrowotnych i właśnie w tych trzech obszarach najwięcej działamy. Oprócz tego mamy kooperację, nie mogę powiedzieć, że z dużą, ale z ilością całych Niemczech właśnie księgowych, natomiast rzetelnych, których rekomendujemy naprawdę. Super, dziękuję bardzo. Ostatnio mówiliśmy sobie cztery takie najważniejsze, najbardziej popularne rodzaje działalności gospodarczej w Niemczech. I wspomniałam również, że będziemy omawiać po kolei każdą z tych działalności. Dzisiaj zajmiemy się działalnością jednoosobową, czyli Einzelunternehmen, tak zwaną Gewerbe tutaj w Niemczech. Polacy nazywają po prostu Gewerbą. I wspomniałeś również, że takich właśnie form działalności w Niemczech jest około 2 miliona i koszt założenia takiej działalności to około 30 euro. Dzisiaj chciałabym porozmawiać właśnie o tym, jakie kroki powinniśmy podjąć, aby taką działalność móc założyć, czyli gdzie powinniśmy się udać, do jakiego urzędu i jakie wiążą się z tym dodatkowe koszty, oprócz kosztów zarejestrowania takiej działalności tutaj w Niemczech. Tak. Często tutaj koszty, o jakich zapominamy, które też no, z racji tego, że tak powiem, w momencie otrzymania tego zameldowania, potwierdzenia zameldowania działalności, nie musimy ich od razu zapłacić, tylko one gdzieś tam no, krok po kroku po prostu przychodzą. I się z czasem okazuje, że musimy właśnie zapłacić po pierwsze ubezpieczenie zdrowotne, bo to jest jedna z takich tutaj no, najważniejszych chyba kwestii, przede wszystkim też dlatego, że jest obowiązkowa. No a po drugie jest to ubezpieczenie, które za całe nasze zdrowie tutaj jest odpowiedzialne, czyli za naszą siłę do pracy. No i potem są koszty jakieś już takie dodatkowe, administracyjne, za wpisanie do rejestru właśnie tutaj IHK, bądź też Handwerkskammer i tak dalej, zależy od tego, jaką branżą się dokładnie zajmujemy. Natomiast no, to są takie koszta już bardziej kosmetyczne. Ważne też będzie podatki, no i koszta związane z prowadzeniem mniejszej lub większej księgowości, bo no właśnie, ktoś, jedna osoba powie, że jest w stanie sama sobie prowadzić tą księgowość, to by było super, można trochę zaoszczędzić, z drugiej strony to też absorbuje dużo czasu, no którego możemy znowu zaoszczędzić płacąc, bo to nie są jakieś wielkie koszta, też tym bardziej przy właśnie Gewerbie i to, gdzie mamy tutaj jakieś mniejsze te dochody, a bardziej, że tak powiem, przejrzyste, no to będzie właśnie parę dziesiąt euro do paru set. I właśnie znaczy w tym niższym obszarze tych kwot, także tutaj dużą kwotą natomiast, czy tą kwestią, o której często się zapomina, są właśnie podatki. No bo odróżnienie od tego, jak na etacie to, co dostajemy na konto, możemy wydać, tutaj nie wygląda to tak, bo te podatki musimy sami potem zapłacić. Dokładnie tak, dokładnie tak. A jakie są koszty, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne? Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, tutaj jak to z reguły właśnie klientom też tam, muszę tak naprawdę odpowiadać, bo to zależy. Natomiast może po prostu podam widełki. Już jeden warunek mamy jakby określony, czy jest to osoba na własnej działalności, no to właśnie zagłębiając się, zależy, czy rodzina, czy partner i tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, że jest to jedna osoba, no to od 120-150 euro około, no może to być do 870 euro, przy czym to u osobach, które już zarabiają, no powiedzmy ponad przeciętnie, od 4,5 tysiąca miesięcznie wzwyż, to już się zaczyna właśnie, to już 870 euro, to jest maksymalna składka. Niezależnie od tego, w jakiej ubezpieczalni jesteśmy, tak? Bo tutaj wiemy, że na terenie Niemiec mamy takich ubezpieczalni więcej, jeśli chodzi o ubezpieczalnie państwowe, prawda? Tak, zgadza się. Teoretycznie różnica jest, bo tylko, że ta różnica jest tak mikroskopijna, bo mówimy tutaj o miejscach procentowych od naszego dochodu po przecinku, czyli tak naprawdę między 14,6% a na przykład 14,9% od naszego dochodu. I to jest kwestia no, paru dziesięciu euro, może nawet chyba nie paru euro tak naprawdę w miesiącu, ale jeżeli chodzi o ubezpieczenie państwowe. Natomiast w prywatnym tutaj te różnice już są, mogą być różne, zależy właśnie od
firmy, w jakiej jesteśmy ubezpieczeni. Natomiast z doświadczenia mogę powiedzieć, że te tańsze potem wychodzi tak, że jakieś część kosztów nie mamy zwróconych, że potem wychodzi tak naprawdę na jedno, że mając to, już nie mówię o jakichś tam najdroższych taryfach, ale mając takie porządniejsze, droższe trochę ubezpieczenie, płacimy większą składkę, natomiast potem wszystko jest tam zwracane i nie musimy się, no nie mamy dodatkowych kosztów nieprzewidzianych potem, że nagle zostajemy z częścią rachunku tak naprawdę sami, bo ubezpieczenie tego nie pokryje. Powiedz mi, jaki jest koszt takiego ubezpieczenia prywatnego? Minimalny. No właśnie. Od czego jest to zależne tak naprawdę? Tak, minimalna, jest, no właśnie, tutaj to już zależne od indywidualnego doradztwa, ponieważ mogę podać natomiast kilka czynników, które prawdopodobnie wprowadzą też już zamieszania w to, no bo dadzą obraz, ile rzeczy tak naprawdę ma na to wpływ. Między innymi wiek, nasz dochód, stan cywilny, rodzina, praca, jaką wykonujemy, stan zdrowia, także te wszystkie czynniki. I to wszystko trzeba połączyć i wspólnie zobaczyć właśnie, jakie tutaj ubezpieczenie, nawet zdrowotne, czy tak naprawdę, czy prywatne, czy państwowe, powinniśmy wziąć pod uwagę. Natomiast odpowiadając na pytanie odnośnie składek ubezpieczenia prywatne, no to one się zaczynają od tam 130-150 euro. Okej. Okay. I co w momencie, jeśli na przykład przejdziemy z takiego ubezpieczenia państwowego na prywatne? Czy możemy potem w razie czego z powrotem przejść na to państwowe, czy już do końca życia będziemy na tym prywatnym? Tak. Teoretycznie właśnie zamysł, czy no taka, że tak powiem, konsekwencja tego jest taka, że będziemy musieli zostać na tym prywatnym, że państwo mówi, ok, nie wpłacałeś do naszego wspólnego źródła, ty nie wpłacałeś do naszego wspólnego, to wypadł z badania, to nie możesz nie stać z tego, to baw się sam, bo nie współfinansowałeś z nami wszystkich innych właśnie no, chorych, czy pacjentów, czy klientów. A co w momencie, jeśli na przykład zrezygnowalibyśmy z prowadzenia działalności jednoosobowej i zatrudnilibyśmy się gdzieś w jakiejś firmie? Czy wtedy również musimy nadal zostać w tej ubezpieczalni prywatnej, czy jednak możemy przejść do ubezpieczalni państwowej? No właśnie, wtedy się sytuacja trochę zmienia. Jeszcze by warto było wziąć pod uwagę dochód, bo jeżeli byśmy mieli zarabiać dużo ponad przeciętnie, to mamy możliwość zostać ubezpieczonymi prywatnie. Natomiast normalnie przy tym dochodzie poniżej tam 60 tysięcy w skali roku jesteśmy ubezpieczeni normalnie państwowo dalej, no nie? Czyli oznacza to, że z automatu, wręcz obowiązkowo jesteśmy ubezpieczeni z powrotem państwowo. Momentem podpisania umowy o pracę trzeba wypowiedzieć prywatne ubezpieczenie, wpisać jako początek ubezpieczenia dzień rozpoczęcia umowy o pracę, datę rozpoczęcia ubezpieczenia państwowego. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, ale wróćmy sobie do działalności jednoosobowej. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenia, to na ten temat porozmawiamy sobie w osobnym filmie. Zapytałam Cię również, jakie kroki powinniśmy podjąć, aby móc właśnie założyć taką działalność jednoosobową. Gdzie powinniśmy się udać? Do jakiego urzędu? Tutaj w Niemczech, tak? Tak. Jeszcze ważne, zanim byśmy się udali do urzędu, ponieważ są zawody, czy są po prostu no, prace, jakie będziemy chcieli wykonywać, które ewentualnie podlegają pod specjalne uprawnienia, majstra i tak dalej. No i właśnie jest pytanie, no bo jeżeli się potem okaże, że na tej granicy często balansują tutaj polscy właśnie pracownicy, polscy gewerbowicze, że właśnie za to, że nie mogą, nie wiem, być płytkarzem, to są pomocnikami płytkarza na przykład. No i teoretycznie mieszają tylko tam klej, i coś tam, no nie? Czyli takie, że po prostu jest to działalność, jest to zawód, który wymagałby specjalnie tytułu majstra, żeby móc oficjalnie na to otworzyć swoją działalność. Tak, i jak już znaleźliśmy profil, zawód konkretnie, jaki chcemy wykonywać, jaki możemy wykonywać z naszymi uprawnieniami, z naszym wykształceniem, no to idziemy, tutaj w Niemczech to będzie troszkę zależne, no ale teoretycznie do Gewerbeamt. No i okej, no co tam wypełniamy? No. Podejrzewam, że mamy jakieś pismo do wypełnienia, prawda? Czy możemy je znaleźć w internecie? Chyba tak. Takie pismo tak, są. Tak, możemy sobie wcześniej je znaleźć w internecie, nawet tak naprawdę pójść już z wypełnionym, no nie? Czyli dobrze też może pod nadzorem kogoś, kto nam poradza, doradza, kto nam właśnie osoby, które mają większe doświadczenie w tym, co tam wpisać faktycznie, no nie? No dokładnie. Bo wiadomo, może gdzieś tu czy tam robiąc haczyk, potem się okazuje, że my mamy już coś innego albo coś ważnego doznaczyliśmy albo nie zaznaczyliśmy, co by było kluczowe dla nas.
Okej, czyli wypełniliśmy taki dokument, zapłaciliśmy tą opłatę, która wynosi około 30 euro, tak jak już wspomnieliśmy, to jest wszystko zależne od landu, w jakim się znajdujemy. I co dalej? Jaki jest kolejny krok? Czy musimy wypełnić jakiś kolejny dokument, czy jeszcze gdzieś się udać? Co powinniśmy zrobić właśnie w następnym kroku? No właśnie. I teraz, żeby tutaj wszystko odbywało się legalnie, zgodnie z prawem, żebyśmy nie byli posądzeni o jakieś tutaj przekręty, no to wypadałoby się zgłosić do Urzędu Finansowego. Tak. Kajdówki. No nie? I tam też znowu zgłosić, że będziemy prowadzili działalność. Tam też jest krótki formularz, który trzeba wypełnić. No i też odnośnie naszych dochodów oczekiwanych i tak dalej. Tutaj nie wiem, czy teraz już będziemy poruszali właśnie temat tego, że jeżeli chodzi o otwieranie działalności, to mamy w Niemczech taką opcję tak zwanej Kleingewerbe, czyli tak zwana mała gewerba, przy której nie musimy płacić podatku VAT, czyli podatku Mehrwert, to jest po niemiecku to się nazywa. Dokładnie. Czyli nie musimy do naszych rachunków doliczać, to będzie gdzieś tam na początku dużo ułatwia nam, bo możemy mieć troszkę mniejsze stawki, mamy też prostszą księgowość. Nie musimy doliczać właśnie tych w Niemczech 19, a na tą chwilę przez koronawirusa, poprzez pandemię zredukowanego do 16% podatku właśnie obrotowego. No i to oznacza, że mamy troszkę tańsze ceny, bo tak, jeżeli my to doliczamy do rachunku, no to końcowy klient musi to nam zapłacić, no nie? A to jednak no, jest blisko 19%, czy tam nawet 16%, to jest blisko 1/4 ceny, wyobraźcie sobie, także no ma to wpływ. Tak, no i tutaj właśnie mając tą opcję w Niemczech, możemy mieć tą Kleingewerbę. I powiedz proszę Karino, bo ty masz doświadczenie z tego, co wiem, jaka granica obrotu rocznego istnieje, że jeżeli jej nie przekroczymy, to jesteśmy tak zwane Kleingewerbe, nie musimy płacić podatku obrotowego. Tak, na tą chwilę jest to 22 tysiące, wcześniej było 17,5, jednak zostało to zwiększone właśnie do 22 tysięcy w tym roku, właśnie 1 stycznia 2020 roku. Ja myślę, że to jest fajna opcja, jeśli chodzi o początek, tak? Jeśli chcemy robić coś online, jeśli chcemy na przykład tworzyć strony internetowe, jeśli chcemy robić takie rzeczy bardziej digital, takie usługi sprzedawać, czy właśnie zajmować się tego typu rzeczami, to myślę, że działalność jednoosobowa, osobowa, mała gewerba tak naprawdę na początek jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo nie potrzebujemy jakichś dużych nakładów finansowych, jeśli chodzi też o sprzęt i tak dalej, podatek, który moglibyśmy sobie później odliczyć, tak, bo możemy to robić na własnym komputerze i po prostu no, tworzyć, załóżmy takie strony internetowe, czy sklepy internetowe, czy tego typu usługi, prawda? Tak, no i jeżeli już mamy właśnie jeszcze krótko na temat podatku, oczywiście nie jesteśmy księgowymi, także nie chcę może doradzać tej kwestii, natomiast informacje, które są wszechogólnie dostępne, tak jak kwota wolna od podatku w skali roku, chciałem się z Wami nią podzielić, czy chcieliśmy razem się z Wami nią podzielić, to jest 9400 euro na tą chwilę w roku. Do tej kwoty nie musimy płacić podatku dochodowego, potem wzrasta, on zależy razem z naszymi dochodami. W tym wypadku najlepiej tutaj zasiągnąć jeszcze wiedzy no, księgowego zawsze, nie? Okej, okay, podsumowując, wszystkie koszty związane właśnie z założeniem działalności takiej gospodarczej w Niemczech to przede wszystkim koszt zameldowania gewerby. Tutaj to wynosi około 30 euro w zależności od landu. Następnie koszty księgowe, podatki, w tym podatek kościelny, podatek dochodowy, podatek od prowadzenia właśnie takiej działalności gospodarczej, które odprowadzamy do gminy. Oprócz tego ubezpieczenie zdrowotne, które wynosi około 200 euro miesięcznie, w zależności od tego też ile zarabiamy, ale na początek będzie to około 200 euro, zarówno w ubezpieczalni prywatnej, jak i państwowej, plus wpis do IHK czy Handelskammer i tutaj wynosi to około 100 euro, w zależności od tego, czy przekroczymy też daną kwotę obrotu w ciągu roku. Jeśli chodzi o IHK, to wynosi to 5200 euro i do tej kwoty nie płacimy tej składki, natomiast jeśli przekroczymy tą kwotę, to wtedy odprowadzamy taką składkę roczną. Czy chciałbyś dodać jeszcze coś od siebie, Krystian? Tak, właśnie. Chciałbym tak może właśnie, że tak powiem, dać proste jedno zdanie, żeby każdy mógł sobie zapamiętać, zamiast mając tych wiele różnych liczb i nazw w głowie, mógłbym polecić po prostu bardziej na początku, żebyśmy się nauczyli taki nawyk, po prostu sobie wyrobili, że 1/3 gdzieś tego, co nam wpływa na to konto,
Wiadomo, jeżeli mamy właśnie jeszcze VAT, no to są inne kwestie, ale tutaj, jeżeli nie mamy, nie podlegamy, nie jesteśmy VAT-owcami, to 1/3 tego, co nam wpływa właśnie na konto, odłożyć na podatki, świadczenia socjalne, księgowego, na te wszystkie takie właśnie, na te koszta, 1/3 tego. I to na początku. I tak naprawdę, jeżeli pierwszy rok już gdzieś tam zakończymy, i to też nie będzie tak, że jest pierwszy rok zakończony, a my już wiemy, ile 100% czego zapłaciliśmy, bo to też trwa, się wysyła rozliczenie do finansowego, zanim my dostaniemy faktycznie ten bescheid tak zwany, czyli to potwierdzenie tego, to też trwa, ale wtedy w tym momencie tak naprawdę będziemy wiedzieli w 100% z jakimi kosztami się tego w tym roku mieliśmy do czynienia, czy nic nie zostało zapomniane, że wszystko już będziemy mogli podsumować pod kreską. Dlatego na początku polecam tą 1/3 gdzieś tego, co nam wpływa, odłożyć zawsze na bok na tego typu koszty i opłaty. Tak, myślę, że to jest bardzo dobra wskazówka. Dobrze, myślę, że jeśli chodzi o działalność jednoosobową, to o takich najważniejszych informacjach już powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy również w ostatnim filmie, tutaj również wspomnieliśmy, czym jest działalność, taka mała działalność jednoosobowa, czyli Kleingewerbe, z której również możemy właśnie skorzystać z takiej formy działalności na samym początku. W momencie, jeśli na przykład właśnie zajmujemy się takimi powiedzmy usługami, gdzieś, gdzie nie, na początku nie będziemy generować dużych kosztów. Dlatego ja ze swojej strony również polecam skorzystać z tego typu działalności gospodarczej, czyli właśnie Kleinunternehmen, tej małej działalności gospodarczej. No dobrze, myślę, że wszystko już powiedzieliśmy, jeśli chodzi o działalność jednoosobową, właśnie jeśli chodzi o takie najważniejsze informacje. Krystian, ja bardzo Ci dziękuję za ten dzisiejszy wywiad, że zgodziłeś się ze mną go nagrać i wszystkie osoby, które są zainteresowane kwestią ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech, jeśli mają jakieś pytania, to odsyłam Was do Krystiana, bo Krystian jest znawcą, jeśli chodzi o ubezpieczenia. Ja tutaj nie znam się w ogóle w tym temacie, jednak Krystian zajmuje się tym na co dzień, więc podlinkuję jego kanał tutaj pod tym filmem. Odsyłam Was również na jego fanpage, na The Kancelaria i tam znajdziecie pewnie mnóstwo ciekawych informacji właśnie jeśli chodzi o ubezpieczenia i kwestie rentowne w Niemczech. Tak, no i przede wszystkim nasi kochani widzowie, nasi Polacy właśnie w Niemczech. Jeżeli o czymś nie powiedzieliśmy, czymś znaczącym odnośnie właśnie działalności, zapomnieliśmy o jakichś kosztach, napiszcie to proszę w komentarzach, bardzo chętnie to uwzględnimy. I teraz przede wszystkim, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli to wzbudziło u Was jakieś konkretne zaciekawienia i chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej w tym zakresie, to piszcie też w komentarzach. Następnym razem, w następnych nagraniach postaram się to uwzględnić. Także zapraszam do lajkowania, do komentowania, zadawania pytań. Pozdrawiam Was serdecznie, Krystian Madej. Na razie, hej. Dziękujemy, że się z nami pożegnałeś, Krystian. Ja Was serdecznie pozdrawiam, Ciebie również i słyszymy się w następnym nagraniu. Cześć.